dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy 14 czerwca. Ja właśnie wybieram się do pracy. Pierwszy dzień pracy na Manhattanie. Jest godzina 8. Dałam sobie taką godzinę, żeby zajechać, ale myślę, że to i tak jest bardzo dużo czasu. Wstałam dzisiaj o 6:30. Troszeczkę za późno. Wolałabym wstać o 6, żeby mieć troszeczkę więcej czasu na inne rzeczy, bo ja lubię mieć tak właśnie rano dużo czasu na różne rzeczy. Ja ogólnie jestem takim ptaszkiem porannym, ale wstałam tak późno, bo jestem dosyć zmęczona, bo wczoraj byłam na takim, to się nazywa masterclass, to była takie zajęcia z kobietą, która mieszka na Florydzie, która jest gwiazdą włosów. Ona zajmuje się robieniem pięknych fryzur, weselnych i nie tylko. Ja na Florydzie miałam taką, może nie powiedziałabym, bo to by było za duże słowo, depresja, ale zaczęłam właśnie tworzyć fryzury na Florydzie przez nią, bo tak jakby inspirowałam się nią, więc to mi też bardzo dużo dało. No i postanowiłam ją spotkać. Akurat miała tutaj zajęcia w Nowym Jorku. Bardzo inspirująca osoba, dużo przeszła w życiu. Także tutaj mogłabym wam dużo opowiadać na ten temat, na temat Florydy, ale to myślę, że jeszcze przyjdzie na to czas. Chciałam wam pokazać, co sobie wzięłam do pracy. Wzięłam sobie mój notesik taki, bo muszę dużo notować. Dzisiaj mam pierwszy dzień w pracy. Banana, jogurt, słuchawki, jakieś tam tabletki, takie pierdoły, łyżeczka, woda. Oczywiście mam kartę metra nowojorską. No i tak, no. Taki pierwszy dzień. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam do metra. Metrem jadę 10-15 minut, bo już jest 33 po 8:33 i teraz do pracy mam 10 minut z metra, więc byłabym gdzieś tak za 15. Ale myślę, że godzina 8, żeby zdążyć na 9 do pracy, to jest dobra godzina, bo pomimo wszystkiego, co się stanie, jeśli metro stanie, tak? Bym musiała szybko wysiąść, wziąć taksówkę do pracy, no bo nie chcę się spóźnić, także wydaje mi się, że godzina 8 rano, żeby wyjść do pracy, jest ok dla mnie, żeby zdążyć na 9, tak na spokojnie. Tak mi się wydaje. Teraz jak właśnie się zastanawiam, czy na pierwszy dzień pracy mi wcale jest, żeby się zaczęłam stresować. Ok, więc tak, chciałam bardzo szybko się nagrać, bo jestem po pracy, jestem dosyć zmęczona. Powiem wam, będę miała bardzo dużo nauki. Bardzo. I ogólnie pierwszy dzień w pracy był naprawdę super. Dziewczyny są fajne, miłe. Nie mam żadnych jakichś takich, wiem, że nie będzie jakichś takich spięć. Wiadomo, jak to w pracy. Mam godzinę przerwy, więc to jest też fajne. Pracuję do 17:30. No i teraz wracam do domu. Mam nadzieję, że o 18:00 już będę w domu. Nauka, jeszcze raz nauka. No nie wiem, co wam mogę nawet powiedzieć. Przez kolejne dwa tygodnie, nie będę tak nagrywała ani na Instagramie, ani na YouTube, dlatego że muszę się teraz bardzo skupić na tym. No i zobaczymy, no. Ogólnie mówią, mam się nie stresować, że wszystko będzie dobrze, że mam się w ogóle nie przejmować, ale wiadomo, dla mnie to jest takie wyzwanie, bo tak naprawdę pracę, którą ja dostałam, chcą dostać osoby po studiach, tak?
A ja muszę tą wiedzę przyswoić w przeciągu miesiąca, więc no, no będzie wyzwanie, ale ja lubię wyzwania, lubię się uczyć. Lubię wyzwania, lubię się uczyć, zobaczymy. Także ja uciekam i postaram się coś dla was nagrać w piątek. Trzymajcie się.